jesteśmy na finale 108. Międzynarodowego Turnieju Rozhovdary Cup Görlitz, Niemcy. Na pierwszym planie Adam Bukiel, 21-krotny triumfator mojej imprezy ze Zgorzelca, a w głębi kortu Wojtek Sawicki, 1-krotny triumfator imprezy. Impreza to będzie, jak wygra na przykład po raz drugi. Czyli Wojtkowi udało się turniej wygrać raz, dokładnie 2 tygodnie temu. Wygrał 107 Cup. No i zobaczymy. 21 gwiazdek przeciwko jednej gwiazdce. Adam to przebijacz, trzyma piłkę, przycina, podnosi. Wojtek dokładnie przeciwieństwo. No i zobaczmy, jak te dwa bieguny się zejdą. Tak czy inaczej zapowiada się ciekawy mecz. Bronił mnie. 0-1. No nie 0-1, bo zaczynamy od stanu 2-2. Gramy do dwóch wygranych setów od stanu 2-2. Więc 2-3 podaję i 40-15. No te piłki lecą, kurde. Chyba stoimy w złym miejscu z ekipą finałową. Slajsik długi. Troszkę to agresywnie tą piłkę przycinam i szabam. No zobaczymy, czy wykaże dość cierpliwości. Z Adamem trzeba mieć cierpliwość. No ładnie to złapał szybko. Cięty. Czy sprawia on problem? No, można powiedzieć, że ajajaj. Wojtkowi no trochę tam sprawia. Łatwiej się returnuje płaskie serwisy. One łatwiej wchodzą w rakietę. No i po 15, po ładnym punkcie teraz. Prosty błąd, ale prosty błąd. No to była piłka, po której miało się coś wydarzyć, czyli przy siatce coś jeszcze zagrać i to jest to obciążenie na głowę. Coś się musi wydarzyć jeszcze. No, za szybko teraz już. Za szybko. Tak, Rozhovdary Cup. Kurczę, od 8 lat. No, Adam to nie jest tylko... To nie przemawia za nim fakt, że jest 21-krotnym triumfatorem tego turnieju. Ale Adam wygrał pierwszy turniej. Czyli Cup numer 1. Dokładnie 28 stycznia 2007 roku. Adam Bukiel wygrywa pierwszy niezależny turniej Rozhovdary Cup. No a później już się toczyło. Później się toczyło rok w rok i doszliśmy do 108 kapa. Kapa. 108 turnieju. Fajna historia. No ale wracamy do meczu. Wojtek coś narzeka na piłki. Ale czy to teraz... Czy to teraz ta łysa piłka miała coś tutaj wspólnego? Chyba nie. Te cięte serwisy są rzeczywiście fantastyczne.
Sprytny temat. Nie wiem, czy to jest 30-15 teraz, jakoś tak. A zagadałem się na czas, nie stoi miejscu. O, teraz poskaczę. Wyrzucić ten drugi serwis. Ale ładny forehand teraz na luzie. No to jest taki sygnał, że jak wiesz, że piłka się nie liczy w cudzysłowie, no to wtedy ta ręka luźna idzie sobie. To można też zauważyć w tych najważniejszych turniejach ATP, Slammer. No mamy. 3-4. Pierwszy set 3-4. No proszę. Brawo. Super serwis. Jaki retur na dama. Szacunek. Trochę przysnął tutaj. Wojtek narzeka. Co najpierw była łysa, bo wyszła w aut, a teraz jest łysa, bo wyszła w siatkę. O, tam Kuba widzę walczy. Tam walczy Jakub Krzywy z Jurkiem Balickim. Fina Pekenia Bonus. Ale wracamy na kort hiszpański do Wojtka i do Adama. No i jest 3-5. Rezerwę mam, czy dwie nawet. Tak, wziąłem dwie rezerwy. No ale to tobie... No dobrze. Łukasz był. To główny filmowiec Rosenhofla Rekka. Dzięki niemu mamy tyle filmów na YouTubie. Łukasz Marcin Lat, Papa Maksywa na Facebooku. A dlaczego to mówi? Dlatego to mówię, że to jest artysta malarz. Świetnie maluje portrety i tak dalej, i tak dalej. Wracamy do meczu, do łysych piłek, znaczy do finału. Nie, ja nie zagram. Nic nie zagram, bo nie mam lifta. Nie.
Kamal to finał Grand Bonus turnieju, bo mamy tutaj równocześnie rozgrywają się trzy finały. No i co? Czyżby się ten finał rozpiżył? Pękł? Kurczę, nie podobno trochę do Wojtka. Cholera jasna. Czy te piłki mają być rzeczywiście tym głównym powodem do gry? Jakiejkolwiek gry? Okej, jesteśmy w pierwszym secie. To jeszcze nie jest koniec. Tak, trzy finały. No i Adam. Sześć, trzy. Pierwszy set, 6-3. No jakoś ten finał nie przebiega w jakiś taki optymalnej atmosferze. No tak, jeśli gra na przykład na zewnątrz, to można i na wiatr, jakieś słońce, dziury w korcie, coś tam. No tu tylko zostają ewentualnie piłki. Albo wkurzający kamerzysta. No dobra. 6-3 pierwszy set, tak? Jednak doświadczenie Adama. Myślę, że tak. A tu już jest psycha. To nie są piłki wyste, czy puchate, czy... Chyba się Wojtek rozwalił mentalnie. No ale zobaczymy, no bo jeszcze argumenty ma w ręku. Na przykład to jest jeden z argumentów. Czy wykorzysta te argumenty? No to nie wiem. No ładnie. Brawo. Chyba przestał teraz marudzić i wziął się chyba za grę. Tak to na to wygląda. Zobaczmy, to trzy punkty pod rząd muszą być sensowne, żeby powiedzieć, że to się wziął. No widzisz, nie na całą parę, tylko normalnie przebił i czy łyse, czy frędzlowate, czy fioletowe, czy różowe. Piłka znajdzie swoje miejsce w korcie, w obrębie tych 8 metrów 23 i 24, coś tam, coś tam. No dobrze, teraz troszeczkę odwrotnie zaczęli. Zaczął Wojtek serwować. Prowadzi 3-2. Przypomnę, gramy od stanu 2-2 każdego seta. To jest ważne. Graj. Tak jest. Są złe piłki, złe rakieta. Gramy tego tenisa. Wyciągamy z tego wszystkiego to, co najlepsze. Przemilczmy to, co najgorsze. To, co na nie pasie, nie leży. No, to spirem tutaj zagra. Zaskoczył Wojtka. Nie, ten top spinning ze zewą szedł.
przebija to. Przebija, brawo, brawo. No jest gem, po trzy. No szkoda, bo to znowu by wyłapał, bo ty by znowu w jakimś frustracyjnym uderzeniem wpakował piłkę do siaty. Na to może Adam liczyć w tym momencie. No, jestem ciekaw, jak to się, czy Wojtek do końca pęknie, czy pokaże jaja, czy pokaże. Nie, że jest naciągnięte żeraki. O, dobre, dobre. Piłka przyszła ponad siatką. No kurczę, nie to. Ale to fajne było. Ładny wolej, ładna akcja. To też łysa. Wojtek, proszę cię, co ma ta piłka, kurwa, do tego woleja, do tego wcześniejszego slajsa, no nic. Ale to jest też taka psychoza, że na przykład jak mu zaczyna coś przeszkadzać, albo wmawiamy sobie, że nam coś przeszkadza, to nam zaczyna przeszkadzać wszystko. Jest rozpierducha. A teraz znowu dobry serwis. Stoi w korcie, zaskoczony długim returnem i padaka. Brawo, brawo. Chyba będzie jakaś granda, bo Adam sugeruje net. Wojtek się chyba... Co? Fuck. To nie wiem, czy Wojtek odpuści, bo chyba nie odpuści. No. Jakoś to się rozwiązało. Może nie tyle dziura, a tak jak się blokuje. Dwie ręce powodują, że masz tą możliwość bloku, nie musisz kończyć uderzenia z kolei. Chyba nie ma tej możliwości. Chyba, że blokujesz slajsem, no to okej. Ale jak chcesz mijać kogoś przy siatce, no to ciężko jest przyblokować forehandowym uchwytem jakimś tam, nie wiem. Szarpnąć. Może można? Może nie można. Jestem ciekaw, jak się ten mecz skończy.
poganiec wybiera, to wszystko ładnie. Nagle skończyło się gadanie, wyszły ładne slajsy, forehand ciasny cross. No, chyba Wojtek obejrzy ten film, to wyciągnie jakieś wnioski, że to chyba nie ma co tam się za bardzo zawieszać na czymś w tym momencie, na piłkę. Okej. Okay. I tu mamy co? 4-3, tak? 4-3. Tak, 3-4 z pozycji podającego. No i ten cięty na zewnątrz, ale tym razem nie osiągnął tego kąta zamierzonego. Ładnie to zagrał. Trochę nam tutaj bateria zaczyna coś stękać. Zostaniemy do momentu, kiedy padnie bateria. Nie do momentu, kiedy mecz będzie miał jakiś, nie wiem, niezbyt spektakularny przełom. Mecz jest ciekawy, bo tutaj można się dużo nauczyć. Między innymi też z tych wszystkich argumentów uruchomionych przez Wojtka. To jest 30-0, tak. 6-3, 3-4, 30-0. Uciekłam tu piłeczka jedna. Jednoręczny backhand. Przesadził chyba. Już trzeba było tym slice'em dalej ciąć. Cztery, cztery. Drugi set. Oj, ładnie. Wow. No. Wyciąga argumenty. Wygadanie się jeszcze nie skończyło, a argumenty leżą na stole. Tak chyba powinno być, kurczę blade. O, masz go tam, Michał Sali.
No i 4-5 wstęp jadę. Przypadek i fokus. Złośliwość wśród dziennikarzy jest nieskazana. Bardzo fajny, ciasny cross, świetny letun. Szybki punkt. No i tutaj widać tą chęć tego breaka i, no i wzięcia tego seta. To powinno zadziałać. Skrót? Nie. Skrót. Nie. Ja.